Rozpoczynamy studium kolejnej y, y, części Ewangelii Marka, rozdział drugi, rozdział trzeci, powietrz y, 35, więc w sumie obszerny fragment. Ale ważny i taki ze sobą dość zespolony pod pewnymi względami, z tego względu też spróbujemy mu się przyjrzeć całościowo. I cieszę się, że Piotr, też dzisiaj jesteś tutaj właśnie ze mną, razem z Konradem, ponieważ wiem, że interesujesz się też analizą strukturalną tekstów. W sumie dużo tym się zajmujesz na gruncie listów Nowego Testamentu. Teraz będziesz mógł to aplikować na gruncie Ewangelii, więc cieszę się, że, że usłyszę Twój głos. Zwłaszcza, że tematy dotyczą spraw do... związanych z religijnością. Też często co z koniecznością redefiniowania niektórych rzeczy w, w zakresie religijności. A Konrad, jako wykładowca religioznawstwa, myślę, że nieraz miał okazję, że tak powiem, przetrzeć się przez te tematy, przez te zagadnienia, więc mam nadzieję, że to nasze dzisiejsze studium będzie takie bardzo owocne nie tylko w kontekście zrozumienia Ewangelii Marka, ale też w kontekście aplikacji tego do naszego takiego codziennego życia. A zaczynamy taką część tekstu, która... No, Właśnie wiąże się z jakiegoś rodzaju trudnościami, które nagle pojawiają się w, tej, w tym opowiadaniu Ewangelii Marka, bo jak do tej pory można by powiedzieć, wszystko niemalże się układało bardzo dobrze, tak? Początek Ewangelii, dynamika tego ruchu, wdrażanie Królestwa Bożego poprzez czyny, poprzez akcje, poprzez czyny mocy, opisane w rozdziale pierwszym w kafarnaum, ostatnia historia dotycząca człowieka chorego na trąd, wprowadzająca pewną. Trudność, ale jeszcze nie na poziomie jakiegoś jakiejś, um, jakichś postaw, oporu czy niechęci czy krytycyzmu ze strony kogokolwiek, ale od drugiego rozdziału wiersza pierwszego zaczynają się pojawiać pierwsze trudności. Zastanawiam się, czy poniekąd nie powiązane z jakąś wypadkową, właśnie mhm. tego braku, Takiego rozeznania sytuacji, zrozumienia postaci Jezusa przez tego trendowatego, przez co napędza pełną trudność. Nie chciałbym za dużo dopowiadać, ale przychodzą mi takie myśli, kiedy czytam sobie to opowiadanie, jako takie można powiedzieć, na pasie transmisyjnym pomiędzy jedną częścią a drugą częścią Ewangelii. Ale od drugiego rozdziału zaczynamy właśnie. Te sytuacje, te zdarzenia, te problemy, które wiążą się z jakimś oporem. Więc gdybyśmy spojrzeli sobie na ten tekst, to widzimy, że w tym drugim rozdziale i trzecim rozdziale po 35 wers możemy wyodrębnić dwa takie główne bloki tego tekstu. No właśnie, w pierwszej, kon w pierwszej kolejności jakieś pierwsze kontrowersje, z drugiej strony odrębna część traktująca na temat relacji pomiędzy Jezusem, wspólnotą, uczniami i to, jak to się ze wszystko ze sobą wiąże i łączy. Panowie, gdybyście może w pierwszej kolejności mogli się odnieść do takiego całościowego spojrzenia, właśnie na ten fragment Marka od 1, od 2.1 po 3.6 i, i coś podzielić w zakresie Waszych przemyśleń o tym tekście. Mamy tutaj pięć takich historii, tak, które są ze sobą w jakimś sensie powiązane i tak widzieliśmy, że nie przez przypadek one się ze sobą łączą, więc jakie są Wasze refleksje, Wasze przemyślenia na temat tego tekstu w całości? No, wspomniałeś tutaj o kompozycjach, które możemy znaleźć w Biblii. Ta liczba pięć mm -hmm. tutaj, to jest pięć elementów, pięć historii, które w gruncie rzeczy możemy zobaczyć, że w jakiś stopniu są do siebie podobne. Mm -hmm. Dwie pierwsze i dwie ostatnie możemy zauważyć szereg podobieństw między nimi, a w ten sposób ta jedna, trzecia, ona jest jakaś, jakaś inna, jej tematyka jest inna. No nie bez powodu tutaj w tle za tobą, poza wspomnieniem Ewangelii Marka, jest też słowo kontrowersje, bo, mm -hmm. bo tutaj poruszone są właśnie te kwestie. Jakie zależności pomiędzy pierwszą a ostatnią, pomiędzy pierwszą a piątą historią tego fragmentu? Bo widzimy, że pierwsza, pierwszy tekst to jest prawo do przebaczenia grzechów, nie? Z perspektywy, znowu właśnie, takiej formy literackiej, czasami to niektórzy egzegeci określają jako apoftegmat. Słowo brzmi karkołomnie, tak? Natomiast z jednej strony jest to jakiegoś rodzaju opis cudu, tylko że Tą specyficzną, że tak powiem, definicją określa się takie cuda, które, których celem jest wprowadzenie pewnego przesłania. Czyli można powiedzieć, że nie jest to cud dla cudu albo mm. czyn mocy po to, żeby coś konkretnego w tym zakresie zrobić, tylko służy jako punkt wyjścia do wprowadzenia jakiegoś innego, odrębnego tematu, pewnej lekcji. Tutaj widzimy, że tym punktem wyjścia jest uzdrowienie człowieka, który jest sparaliżowany ale tylko po to żeby dać jakby jakiś starter do tego by móc rozmawiać na temat przebaczenia grzechów i autorytetu do przebaczenia grzechów. No i ostatnia historia, która znajduje się tutaj w tym fragmencie ma podobny charakter, bo z jednej strony właśnie dokonuje się uzdrowienie, tak? Uzdrowienie człowieka, który jest który ma sparaliżowaną rękę, to się dokonuje w szabat, ale to, że dokonuje się to właśnie w takim kontekście, w takim miejscu, służy po to, żeby nauczyć coś na temat Szabatu. Więc można powiedzieć, że widzimy tutaj jakąś korelację pomiędzy tymi dwoma fragmentami. Więc jakbyście byście spieli ze sobą te, te dwa teksty i te, dwa, i te problemy, które się tutaj nawarstwiają? No, ciekawe pytanie. Może jednym ze sposobów e, prze, przejrzenia tych, e, tych tematów czy historii jest z jednej strony, osoba Jezusa, który sam się określa jako syn człowieczy, a z drugiej strony, no, człowiek per se, czyli no właśnie Jezus wskazuje na, na swoją rolę i na oddziaływania błogosławieństw bożych, właśnie ukierunkowanych na człowieka. I one napotykają opory, te błogosławieństwa. Mhm. Więc wydaje mi się, że. Te historie tutaj przedstawione, one właśnie ukazują no, te kontrowersje pomiędzy Bożym Błogosławieństwem dla Człowieka, które przychodzi przez człowieka mm -hmm. i przez Boga jednocześnie, przez Syna Bożego i Syna Ludzkiego Jezusa Chrystusa, i opory, które wytworzone są w tej społeczności religijnej. No właśnie, bo jest jakaś konkretna wspólnota, która jest, ma swoje przeświadczenia swoje um, przekonania religijne de facto wynikające z Story, tak? czyli z Pisma Świętego. To nie są też jakieś ich własne częstokroć wyobrażenia, ale te, które wyprowadzają z, z Pisma Świętego i mają swoją tradycję interpretacyjną, można powiedzieć, to jak odczytują dane rzeczy. I teraz pojawia się ktoś, kto w jakimś sensie no, burzy ten porządek, tak? czyli uderza w takie. W takie tematy, czy takie zagadnienia, które są trudne do, do przerobienia, do, do, do przepracowania albo do zmiany. Bo pierwsza historia, z którą się spotykamy w tym tekście, czyli Marek 2,1, mówi o tym, że kiedy Jezus wchodzi właśnie do Kafarnaum, przyszedł ponownie do Kafarnaum, wszedł do, do domu Szymona. No i w pewnym momencie widzimy, jak czterech przyjaciół przynosi człowieka, który jest który jest sparaliżowany, Jezus wykorzystuje to po to, żeby pokazać, że ma autorytet do tego, żeby odpuścić grzech. Czy nie, nie, nie wydaje wam się, że reakcja uczonych w Piśmie, ludzi, którzy znają Tore i tak dalej, jest uzasadniona co do jakiegoś rodzaju sprzeciwu w tym punkcie? No, w... <laughs> Wspomniana była tutaj kwestia tożsamości Jezusa. Pierwszy wiersz Ewangelii podaje, że jest to Mesjasz, mamy ten, jak to nazwałeś, w pierwszym tutaj tym studium, apendeks, tak? Syn mhm. Boży. I kiedy czytamy ten tekst z Ewangelii Mateusza, to czytamy tutaj w drugim rozdziale, w wierszu szóstym, byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, siedzieli i rozważali w swoich sercach, mhm. a więc myślą, myślą co? Czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego Boga? No więc myślę, że w tej sytuacji, po pierwsze, rozumują właściwie, ale właśnie stają w obliczu wielkiego wyzwania, bo oto tutaj nie jest zwykły człowiek, ale właśnie syn Boży. Tak? Więc nie znając tożsamości albo nie uznając tożsamości, bo chyba na tym etapie a kto ją wtedy posiadał. No właśnie y, ciężko jeszcze tak, ciężko jeszcze może powiedzieć, że mieli jakąś pewność, choć misja Jana Chrzciciela y, przedstawiona na początku Ewangelii i nieco szerzej opisana w innych Ewangeliach, ona miała na celu w istocie y, środowiskom religijnym tamtych czasów dostarczyć pewnej myśli, która mogłaby pomóc im zrozumieć, z kim mają do czynienia. Jakby nie było myślą o to człowiek ośmiela się przebaczać Grzechy. Mm -hmm. tak. Z perspektywy nauki Pisma Świętego, herezja. No, Taka, oczywiście, herezja. Nie ma człowieka, któremu dano by prawo y, y, coś takiego robić. Ale nie mamy tu do czynienia z człowiekiem, o czym my, jako czytelnicy, wiemy. No właśnie. Oni mogą jeszcze nie wiedzieć. No, oni na pewno jeszcze nie wiedzą. Mm. Natomiast y, y, zobaczcie, że to ta, jakby dawała jasne y, rozwiązania dotyczące problemu grzechu, tak? Bo jak ktoś zgrzeszy, no to jest cały. Jasno określony, zdefiniowany system, nie? Idzie do świątyni, wyznaje swoje winy, jest baranek albo snogarlica, cokolwiek, jest system ofiarny. Świątynia jest rozwiązaniem problemu grzechu, więc można powiedzieć, że Bóg jest tym, który odpuszcza hmm. czy rozwiązuje problem grzechu. I to Tora określa, tak? I nagle się pojawia ktoś, kto swoją postawą, swoim zachowaniem, no uderza, można by powiedzieć, w jakieś fundamenty tego, w czym się wychowujemy, czego się uczymy, czego nas. U, uczytora, znamy prawo, znamy Pismo Święte, a tu jest jakaś zmiana. Ja sobie wyobrażam, gdybyśmy na przykład dzisiaj byli w takim punkcie i gdyby się pojawił ktoś, kto uzurpuje sobie, nie wiem, prawo do czegoś, co jest niezgodne z Pismem Świętym, takie, jakie odczytujemy, to zakładam, że z perspektywy, no właśnie, takiego doświadczenia religijnego i bycia umocowanym w jakiejś religijnej praktyce czy środowisku, to byłoby to niesamowite, niesamowicie trudne do przerobienia, żeby pójść naprzód, tak? Więc można powiedzieć, tutaj muszą nastąpić jakieś czynniki, pojawić się jakieś czynniki zewnętrzne, które będą nas w stanie w jakimś sensie wypchnąć, wyrzucić z tych torów, których już jesteśmy ułożeni, żebyśmy byli zdolni do tego, żeby przewartościować coś i móc zredefiniować sposób naszego myślenia na przykład o religijności. I to nie jest sprawą prostą. Nie? Oczywiście jest centralna perykopa, do której sobie za chwilę dojdziemy i o niej porozmawiamy, ale widzimy jeden temat dotyczący prawa odpuszczenia grzechu. Widzimy, że to jest jedyna prerogatywa Boga, i jest realizowana w Chrystusie Jezusie. Druga historia, znajdująca się na drugim biegunie, czyli temat związany z szabatem. Więc może też spójrzmy na moment do, do tego fragmentu i z kolei mm -hmm. zobaczmy, co, co wynika z tego tekstu dla tego tematu nadrzędnego, o którym rozmawiamy, czyli fragment rozdziału trzeciego i wie, od wiersza pierwszego. Może w kilku, może przeczytać nam tekst, żebyśmy go mieli na świeżo tak przed sobą. I wstąpił znowu do synagogi, a był tam człowiek z uschłą ręką, i podpatrywali go, czy uzdrowi go w szabat, aby go oskarżyć. Wtedy rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę, wyjdź na środek, a do nich rzekł, czy wolno w szabadę dobrze czynić, czy źle czynić, życie zachować, czy zabić. A oni milczeli. I spojrzał na nich z gniewem, zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca, i rzekł owemu człowiekowi, wyciągnij rękę. I wyciągnął, i ręka jego wróciła do dawnego stanu. A faryzeusze, wyszedłszy zaraz, naradzali się z Herodianami, jakby go zgładzić. Okej, okay. i tutaj to jest ten pierwszy moment Ewangelii Świętego Marka 3.6, w którym pojawia się pierwsze jasne stwierdzenie, i tutaj już nas autor ukierunkowuje na to, że droga Jezusa finalnie. Zmierza ku śmieci dlatego, że ma opozycję, tak. W postaci ludzi, którzy znają Torek, którzy znają Pismo Święte, Jezus nie przestaje, więc coś z tym trzeba zrobić. Widzimy też tutaj pewne relacje, właśnie z tą pierwszą historią motyw serca, motyw religijnych, problemów, trudności z zdewiniowaniem tych perspektyw, które się posiada. No i w tym przypadku kwestia szabatowa, tak, więc można powiedzieć dla kontekstu adwentystycznego temat też można powiedzieć istotny i ważny, bo podkreślamy znaczenie czwartego przekazania dekalogu, przykazania o szabacie. No, jak na to z kolei spoglądać i znowu z jakimś odniesieniem też do naszego własnego doświadczenia i do tego, kiedy myślimy o, o znaczeniu ważności przykazania. Jak, jak to widzicie? No, tutaj wspomniałeś właśnie coś, co dla mnie też jest istotne, kiedy patrzę na te dwie historie. One obydwie wyraźnie wiążą się z tym, co dzieje się w umyśle człowieka. Tak? W, tej, w tej pierwszej historii Yy, yy, oni rozważali w sercach swoich, i tu jest podane to, co myślą, nie to, co mm -hmm. mówią, tak? Yy, a więc wyraźnie akcent jest położony właśnie na ich sposób myślenia. Jezus, yy, wiersz ósmy z drugiego rozdziału, mówi: Poznał w duchu swoim, że tak myślą, yy, i zrobił coś równie niesamowitego, jak kwestia przebaczenia, bo bo W ogóle zapytał, czemu tak myślicie w sercach swoich, mhm. co myślę, że mogło no, być nieco powalającym pytaniem. Oto siedzi przede mną ktoś, kto, kto dokładnie wie, o czym myślę. Tak? Ale no, właśnie w tej drugiej historii Jezus zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca. Mhm. Czyli tam rozeznaje ich sposób myślenia i próbuje, jakby przez to wszystko. Go zmieniać, też w jakiś stop stopniu uświadamiając im, z kim mają do czynienia. Natomiast tutaj Jezus spotyka się z zatwardziałością serca, mm -hmm. co tak jak rozumiem, oddaje tą ideę, że ci ludzie, nawet jeśli mogli coś zrozumieć, to nie chcieli, czy to serce zatwardziałe, to dla mnie byłoby tutaj takim terminem, który określa. Nie tyle niemożność, co raczej postawę niechęci do tego, żeby coś, coś uległo zmianie. Tym bardziej, że cały czas gdzieś rozbrzmiewa to echo tego, tego jak nazywałeś to Adamie, sumarium, tak? Mm -hmm. 14-15 wiersz. Um, przybliżyło się królestwo, nadszedł czas, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii, Takim, może, językiem chrześcijańskiego doświadczenia powiedzielibyśmy to, upamiętajcie się wieszcie Ewangelii, to wezwanie do uczniostwa. Mm -hmm. A oto tutaj są ludzie, przed którymi jest największy nauczyciel, znający ich sposób myślenia, próbujący go zmienić, ale napotykający fatalny problem. No nie. Mm -hmm. I to nie do tego stopnia, że jak ty chcesz nam, Boże, ostatecznie zmieniać sposób myślenia, to my pozbawimy ciebie. Oczywiście mamy tutaj Jezusa, człowieka, tak? Syna Bożego, pozbawimy Ciebie życia. No tak, a jest to dobrze, że ten motyw tego zatwardziałego serca po prostu też ruszasz w tym punkcie, bo jakby widzimy, że cała ta historia, czyli ten fragment od 2.1 po 3.6, on się w pewnym momencie sprowadzi do, do tego fragmentu, drugiego rozdziału od wiersza 18, powierzchni 22, czyli tej lekcji o y, starym i nowym. I tam między innymi się pojawi problem dotyczący właśnie y, problemu występowania przeciwko duchowi świętemu i tak dalej. Więc można powiedzieć, że ta istota tego przekształcenia i tego zatwardzania gdzieś znajduje się w tym y, punkcie. Natomiast, wiecie. To jest tak, że my jednak jesteśmy kolejnym kolejnym czytelnikiem tego tekstu. Mhm. Nie? I pierwszym czytelnikiem jest zupełnie inne środowisko, i ten język, którym, z którym się spotykamy, jest też przede wszystkim językiem wyprowadzonym ze świata semickiego, bo to jest ich świat, tak, mhm. w którym żyją. Mhm. No i my zdajemy sobie sprawę, że w tym myśleniu, czy nauce o człowieku, który występuje w tekście Starego Nowego Testamentu, że tak powiem, mamy troszeczkę. Mamy pewnego do czynienia z pewnego rodzaju transpozycją organów dotyczących, y, funkcjonujących w człowieku, będących odpowiedzialnymi za różne, y, że tak powiem, obszary jego doświadczenia. I my często mówimy o sercu w znaczeniu uczuć, tak? Hmm. Natomiast właśnie ta transpozycja systemu hebrajskiego polega na tym, że serce u semity jest tym miejscem, w którym się lo lokuje wola i decyzyjność, tak? Myśli, myśli, decyzje, i tak dalej, więc zatwardziałość serca to jest nic innego jak po prostu jakiś upór myśli, br br brak chęci do krytycznego przeanalizowania swojej własnej perspektywy, brak woli do zmiany yy, decyzji albo do wyrażenia. <laughs> Woli, albo do podjęcia jakiegoś działania, tak? Bo tutaj będziemy mieli zlokalizowane to wszystko, a to się poniekąd niejednokrotnie wiąże właśnie z, z odpychaniem jakiegoś, nie wiem, komunikatu, sygnału, wiedzy, która do nas dociera, doświadczenia, które przeżywamy i któremu nie chcemy pozwolić nas przekształcać. Więc w do tego, za, że tak powiem, to się wszystko nas doprowadza. Mamy te dwie ok okalające cały fragment historii opowiadania, a dwie kolejne, które nas mm -hmm. zawężają i zbliżają do myślenia właśnie o tej, o tej konieczności redefinicji, de to, jest, to jest historia powołania Lewiego i. Jezusa, który idzie ze swoimi uczniami przez pole, tak? I to jest o tyle ciekawe, że w odróżnieniu od tych dwóch pierwszych historii, obie się dzieją gdzieś na zewnątrz, jedno nad brzegiem jeziora, drugie na polu. Jedno i drugie dotyczy jedzenia w jednym i drugim uczestniczą mhm. uczniowie, tutaj na uczcie w domu Szymona, a tutaj idą przez pole, zrywają kłosy. No i właśnie ten problem, który będzie za chwilę omawiany, to będzie problem dotyczący dlaczego twoi uczniowie Jedzą, kiedy inni poszczą, bo mamy do czynienia z postem, czy z jakąś praktyką religijną, utrwaloną, realizowaną, a tutaj coś działa inaczej niż, niż, niż wszyscy robią nie? i się zaczyna wokół tego cały problem. Więc może, właśnie widząc też te ramy, to zawężanie, docieranie do tego tekstu, to spróbujmy sobie przeczytać ten tekst centralny mhm. i o nim podyskutować, czyli, czyli wersety. Od 18 do, do 22, i z tego tekstu może spróbujemy wyjść i też spróbować skomentować i zrozumieć te teksty mhm. zewnętrzne. Może ja przeczytam. Proszę. Yy, czytam z Biblii Warszawskiej Marek, drugi rozdział od 18 wiersza. A uczniowie Jana i faryzeusze pościli. Oni też przyszli i powiedzieli do niego, czemuż uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą. I rzekł im Jezus. Czyż mogą goście weselni pościć, gdy z nimi jest oblubieniec? Dopóki mają z sobą oblubieńca, nie mogą pościć, ale przyjdą dni, kiedy im zostanie zabrany oblubieniec, a wówczas owego dnia będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starej szaty, bo inaczej łata obrywa nowe od starego i rozdarcie staje się większe. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej wino rozsadzi bukłaki i wino i bukłaki zniszczają. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. Można powiedzieć, że to jest tekst, to jest wypowiedź, to jest nauka Jezusa, która jest w jakimś sensie komentarzem do całości, do, do problemu, który jest opisany w tych historiach, w opowiadaniach zewnętrznych. Mhm. Więc, co w waszej, waszym, nie wiem, spojrzeniu, no, właśnie jest czymś, co rzucałoby jakiegoś rodzaju światło na te wszystkie historie, na, na kwestie dotyczącą podejścia do tory, do prawa, do tego, co było wcześniej, do pewnej formy religijności, do pewnych przyzwyczajeń, przeświadczeń, obyczajów przyjętych, w kontekście tym akurat problemu związanego z poszczeniem wydaje się, że jednym no, to zatwardziałe serce, czy właśnie te stare bukłaki, jakbyśmy też mogli je jedno z drugim przyrównać, <grym> mm. um, one gdzieś mają y, zam, zamknięcie, y, kojarzą mi się z takim zamknięciem na poznanie Boga. Bo um, jeśli zaczniemy omawiać religię z poziomu religii, czyli tak jak robili to właśnie uczeni w piśmie czy farzeusze, to um, faktycznie będziemy musieli im przyznać rację, że mieli rację, że kto może odpuszczać grzech oprócz jednego mhm. Boga. No ale jak e, pomyślimy sobie o różnych e, niestandardowych rozwiązaniach ze Starego Testamentu, jak chociażby Hiob, który składał ofiarę za swoich synów, mhm. co generalnie każdy powinien sam za siebie składać swoje ofiary, albo, e, albo z kolei. Prorok Elizeusz, który nic nie mówi, na pytanie o rozgrzeszenie ewentualnego przyszłego grzechu Namana, który mówi: A jak wejdę raz do świątyni Boszka i pokłonie mu się, bo mój szef tam idzie i muszę tam się pokłonić. Czy to będzie źle i ten mu nic nie mówi? Choć wydawałoby się, że powinien coś powiedzieć. Albo jak Bóg wkaże Abrahamowi zabić swojego syna, a ten idzie i chce już prawie zabić swojego syna. Mhm. Więc znajdujemy takie e, mo motywy, czy, czy jakby historie w Starym Testamencie, które też nie są standardowe wed wedle rozumienia ówczesnego, czy nawet współczesnego. Niemniej jednak właśnie one mogą być zrozumiane tylko i wyłącznie poprzez pryzmat kontaktu z Bogiem. I widać, że ci ludzie są zamknięci na ten kontakt. I dlatego nie mogą podjąć na równych, na równych zasadach tej dyskusji z Jezusem jako z rabinem, ponieważ nie mogą rozmawiać o rzeczach duchowych w sposób duchowy. Więc mamy problem i z odpuszczaniem grzechów, i z czynieniem dobrze w szabat, mhm. i z przyjęciem jakiejkolwiek nowej nauki, ponieważ nie są przygotowani do redefinicji pojęcia Boga. A musimy to powiedzieć jasno i otwarcie, że Bóg Żydów nie jest Bogiem chrześcijan. Tak jak Bóg muzułmanów nie jest Bogiem chrześcijan. Mhm. Oczywiście jest jeden Bóg dla wszystkich, ale pojęcie Boga żydowskiego, wyobrażenie, wyobrażenie mhm. judaistycznego, to nie jest pojęcie Boga chrześcijańskiego. Dla nich jest to bluźnierstwo, że Bóg mógłby być człowiekiem. Dla nas jest to kwintesencja wiary. I dla muzułmanów zresztą też jest to bluźnierstwo, że Bóg może mieć swojego syna. Więc oni w ogóle nie są w stanie dopuścić, że ich teoria na temat Boga jest niepełna. Nie chcę powiedzieć nieprawdziwa, bo na pewno, na pewno i my przyjmujemy te zakresy nauki o Bogu ze Starego Testamentu. Natomiast no widzimy, że ta pełnia ujawnia się właśnie w osobie Mesjasza, w osobie Jezusa z Nazaretu. Oni nie mogli tego dopuścić, bo uczyni sobie ze swojej religii Bożka. Mhm. I wtedy ten y, bukłak czy ten y, worek skórzany. Nie jest no, w stanie tego pomieścić. No, nie jest w stanie tego pomieścić, nie jest elastyczny, bo już jest zamknięty, już jest jakby y, nawet w dobrej wierze, powiedzmy, zacementowany, żeby przypadkiem może czegoś złego w niego nie wlać. No, ale on właśnie wtedy, no, pęka. No właśnie ten y, y, motyw, który tutaj podajesz w kontekście starotestamentowych, można by powiedzieć, y, niekoniecznie. Y, Niekoniecznie poprawnych albo niekoniecznie takich Ale to nie tylko ja, przepraszam normatywnych Podaję, wątków. Tylko Jezus podaje. No właśnie. On, on się pojawia tutaj w, 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 w tym konkretnym fragmencie, kiedy Jezus się odwołuje do Dawida. Właśnie w dyskusji nad kwestiami dotyczącymi szabatu, że uczniowie idą i zrywają kłosy i jedzą i jest. Jakaś opozycja z tym związana. Jezus sięga po postać starotestamentową, jaką był Dawid, król Dawid, wielki lider i przywódca najpotężniejszej monarchii, najistotniejszej monarchii dawnego Izraela, który no, właśnie postępuje w sposób trudny do zaakceptowania albo e, nienormatywny, tak? Ze względu na to, że Tora no, nie przewidywała takich postaw, nie? Wchodzi do świątyni, bierze chleby, które znajdowały się w świątyni, zaczyna je jeść. Jezus tutaj dodatkowo mówi, że. A z nim ci, którzy mu towarzyszyli. Wprawdzie Stary Testament tego nie wspomina, więc wydaje się, że to poniekąd jest wspomniane tak, można powiedzieć, w domyśle, ze względu na to, że Jezus jest ze swoimi uczniami, to uczniowie są tymi, którzy. Jedzą i przez to ta analogia jest zrobiona, ale sięga po jakiś przykład postawy czy działania, które nie jest takie typowe. Tak? I że czasami uderza czy wychodzi wchodzi w, ko w, kon w kontrast i w pewną kontrę również z tym, o czym mówiły teksty czy konkretne prawa i pokazuje, że no zobaczcie, że, że to się mieściło. Tak? I ja bym do tego dorzucił od roku czasu. Pełnię funkcję także sekretarza, siedzę w przepisach i powiem szczerze, że też zauważam taką rzecz. Że są wyjątki prawne? Nie, inną, że jeśli nie rozumie się istoty rzeczy, mhm. to będzie się rozpaczliwie szukało normy, mhm. spisanej normy. Mało tego, jeśli nie rozumie się istoty rzeczy, to często nawet spisaną normę będzie się stosowało niewłaściwie. Oni pominęli bardzo istotną sprawę, czy nie rozumieli istotnej sprawy. Ten, który mówi, to nie jest zwykły rabin, tak? To jest syn Boży. No tutaj moglibyśmy właśnie dyskutować. Powinni rozumieć, nie powinni rozumieć. Ale pierwsza najważniejsza rzecz, kto mówi, tak? Bo jeśli Bóg Izraela, Jahwe, który rozmawiał z Mojżeszem w krzewie, teraz ukryty nie w płonącym krzewie, a w ludzkim ciele, tak? Powiem językiem takim bardzo przyziemnym, e, przemawia, e, no to, to trzeba uznać jako istotę sprawy. Nawet jeżeli to mi wywraca e, mój światopogląd, mhm. prawda? E, no a druga rzecz, która wynika z tych historii, e, to człowiek i jego mhm. wartość. E, co to za nabożeństwo w szabat, w synagodze, kiedy człowieka z problemami wyciąga się z ławki i stawia się na środku. Wszyscy. Tak? Człowiek, człowiek staje w centrum. Mateusz lewita, który jest powołany, to też jest postawienie człowieka bez względu na jego, no nie wiem, zaangażowanie w taki ani inny zawód. Tak samo jest z uczniami, którzy są bronieni, czy właśnie z powodu tego jedzenia, zrywania skłosów, czy też właśnie ten, ten sparaliżowany, tak? za każdym razem w tej optyce Boga nie najważniejsze są normy, tak, i to w dodatku ustalone przez ludzi, którzy zagubili zrozumienie istoty sprawy, mm -hmm. e, natomiast właśnie tam stoi człowiek. I ostatnia, ostatnia sprawa, którą chciałbym tu powiedzieć właśnie, Jezus przytacza. Ale jeszcze nie kończymy. Także. Tak, 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 ale, ale w tej mojej przydługiej trochę wypowiedzi, ale to, że oni nie zauważyli istoty sprawy, to Jezus pokazuje, pokazując zachowanie Dawida. Mm -hmm. Bo Dawid nie zrobiłby tego, a kapłan nie zgodziłby się na to, gdyby to rozmijało się z istotą sprawy. Chociaż ciężko znaleźć mm -hmm. przepis, który daje prawo spożywania tych chlebów. No nie takiego przepisu. Dokładnie, dokładnie. Tak. A jeszcze Dawid skłamał. Nie, tak? W tej historii. W tej tak? historii. Mówiąc, że przybywa z polecenia tak. słowa. Tak tak, 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 tak. No właśnie. Tak. A na, Nie wiem, mi się wydaje w ogóle <laughs> o wiele... Bardziej ciekawe niż Dawid, że skłamał, no bo Dawid pewnie gorsze rzeczy robił. Coś e, w sensie by się znalazło. E, I zresztą pewnie nie tylko Dawid. Natomiast w tym przypadku ciekawe jest to, że o ile e, w historii o uzdrowieniu sparaliżowanego e, Jezus niejako broni swojego własnego autorytetu i mówi: Najpierw odpuszczone ci są grzechy twoje, a potem uzdrawia, aby udowodnić, że ma moc. O tyle w przykładzie o zrywaniu kłosów w szabat na polu. Jezus nic nie robił. Nie zrywał kłosów, mhm. i nie mówił, można zrywać kłos. Nie wiemy nic na ten temat. Jego uczniowie to robili. Tak więc y, on, mówiąc, że jest syn człowieka, czy syn, człowie, czy, czy syn człowieka jest panem również i szabatu, mhm. nie, no okej, okay, można odnieść w, w jakiejś interpretacji, że no, Jezus jest tym synem człowieka zapowiedzianym w księdze Daniela, i tak odczytujemy to zazwyczaj, prawda? Ale przecież on tu nic nie robi. Czyli, że co? Że przyzwala, tak? Że On na to przyzwolił. No, to jest pewnie taka bezpieczna e, interpretacja. Mhm. No ale z drugiej strony, sko, po, po co mówi? Szabat jest ustanowiony dla człowieka. To nie ma na myśli chyba tylko samego siebie. No, raczej. no a, a słowa tak więc, Syn Człowieczy jest Panem również Szabatu, pokazują pewną wynikowość między 27 a 28 wersetem. Mhm. Czyli Jezus łączy zdanie Szabat jest dla człowieka, a więc Syn Człowieka jest Panem Szabatu. I w ten sposób broni tego, co robili jego uczniowie, a nie swojej decyzji czy swojego czynu. To stawia w ogóle, wywraca, jakby. Nie tylko pokazuje, że czwarte przykazanie, które zwykliśmy nazywać, że jest ukierunkowane w stronę Boga, Jezus mówi: Nie, w, w ogóle błędnie to rozumiecie, one jest ukierunkowane w stronę człowieka. Mm. Bo po co Bóg ma dawać nam jakieś przykazania, jakby miał sprawdzać, czy my jesteśmy wierni, jakby nie wiedział, że my jesteśmy niewierni. <laughs> Przecież on to dobrze wie i, i dlatego posłał Chrystusa, żeby y, Jego uczynić tą niesprawiedliwością, a nas uczynić sprawiedliwością. Natomiast w tym przypadku y, Jezus odkrywa przed nimi zupełnie nowy sposób myślenia, jakby duch. Praw, jak, mm -hmm. jak tam pisze, nie wiem, czy to Montesquieu, czy ktoś o duchu praw właśnie to, co mówisz, Piotru istota e, sprawy, istota prawa, mm -hmm. na czym polega prawo. I okazuje się, że czwarte przykazanie, z tak zwanej pierwszej tablicy, ono mówi o człowieku, a nie o Bogu. Mm -hmm. I, I zobaczcie, że y, tak faktycznie, kiedy popatrzymy sobie na te wszystkie tematy i kontrowersje, które tutaj się pojawiają, to one czy prędzej czy później doprowadzą nas do tego poziomu przekazania najistotniejszego, kluczowego, które tutaj jeszcze na tym etapie nie wybrzmi, mhm. ale które właśnie stanowi od duchu prawa, jakim jest miłość, tak? My Boga całego swojego serca, całej duszy, swojej ze wszystkich sił i bliźniego swojego jak siebie samego. I tutaj to przekazanie, na przykład zostaje właśnie w ten konkretny sposób ukierunkowane jako przejaw miłości Boga w tym przypadku dla człowieka po to, żeby mu dać. To wytchnienie. I ja też sądzę, że to nie jest przypadek, że akurat te przykazania szabatowe tutaj zostają w dwóch różnych wątkach ujęte z jakiego powodu, ponieważ Szabat był istotowo nakierowany na to, żeby nieść człowiekowi wolność. I poniekąd, jeśli jesteśmy na etapie jeszcze pierwszych tekstów Ewangelii Świętego Marka, czyli motyw Eksodusu, czy to około babilońskiego, czy wcześniej Księgi Wyjścia, no to między innymi, no właśnie w piątej Księdze Mojżeszowej, czyli w Księdze Powtórzonego Prawa, no właśnie prawo szabotowe zostaje umocowane, czy u konstytuowane wyprowadzeniem do wolności, tak? Więc można powiedzieć, tutaj w tych prawach jest w jakimś sensie realizowany duch tego prawa, czyli wprowadzający człowieka w stan wolności i każdy z tych przypadków o tym traktuje. Natomiast w momencie, kiedy człowiek nie jest skierowany tą nadrzędną ideą, czyli tym duchem prawa, to on będzie, jego to będzie idzie uwierało. Niebolo, tak? Ale, jego ale to on pójdzie też nie? Będ, to Będzie kwestia. problem, będzie kontrowersja, tak. będzie ocena, osądy i tak dalej. No i niestety niewiele z tego tak naprawdę wynika dla, dla samego człowieka, który w jakimś stanie, żyje w jakimś stanie zniewolenia, a z drugiej strony będzie ciągle tym, który jest recenzentem postaw, działań i komentatorem kogoś, kto nie postępuje tak, jak on uważał, że Uważa, że powinien postępować. Więc to jest jakby jeden blok, z którym mamy do czynienia, i główna chyba, tak naprawdę, idea i myśl, która wiąże się w, w, w tych mhm. wszystkich fragmentach. No i widzieliśmy tą strukturę taką chiastyczną właśnie tego uporządkowania paralelnego od, od ram do pomniejszych tekstów po to, żeby to wszystko centralnie sprowadzić do tego jednego pouczenia na temat starego, nowego i tego, jak czasami to trudno jest przemienić, kiedy. Kiedy człowiek, no właśnie tylko zewnętrzną normą się kieruje i czyni z tego jakiegoś rodzaju gorset, które, z którym się nie sposób też momentami poruszać, ale za chwilę pojawi się drugi blok, właśnie w, w, tym, w tym zbiorze trzeciego rozdziału fragmenty od siódmego wiersza do wiersza. 35., czyli fragmenty, które też mają bardzo podobną strukturę, kompozycję jak, jak ta pierwsza, również opierają się na powtórzeniach, na paralizmach. Czasami się określa ten fragment jako tak zwany sandwich story, czyli jako kanapkę, że coś jest, że tak powiem, przełożone czymś, tak? czyli w jedną historię wplata się inną historię, dlatego że jedna oświetla. Kolejną i odwrotnie, tak? Jedna rzuca światło na pierwszą, i druga rzuca światło na, na, na kolejną, na następną. I tutaj mamy, w, właśnie w, w tym fragmencie od wiersza siódmego, takie, takie trzy wątki, takie trzy tematy, czy trzy fragmenty, które są ze sobą powiązane. Pierwszy fragment to są wersety 3, 20, 21 następnie udał się do domu i znów zszedł się tłum tak, że nawet nie zdążyli się posilić a gdy jego bliscy dowiedzieli się o tym, wyruszyli po niego gdyż rozniosło się, że odszedł od zmysłu nie? czyli no Mamy wariata, trzeba coś z nim zrobić, za rodziny straszne obciach, więc może pójdźmy, zróbmy z tym porządek. No i tutaj mamy pewne przerwanie myśli, i znowu jest powrót do tematu rodziny Jezusa, rodziny Jezusa od wiersza 31 po 35. Natomiast znowu w centrum znajduje się pewien fragment, pewna perykopa, która jest w stanie nam naświetlać jedno i drugie, i która w mojej ocenie też wiąże się z tymi tekstami, już o, którymi, o których rozmawialiśmy w pierwszej części całego tego bloku. Więc Conor, może, może przeczytaj ten fragment od 22 po 30 i spróbujemy sobie w jego świetle też spojrzeć właśnie na te, na te teksty okalające. Mhm. A uczeni w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili, że Mabel zebuba i że mocą księcia demonów, wypędza demony. I przywo przywoławszy ich, mówił do nich w podobieństwach: Jak może szatan szatana wypędzać? Jeśliby królestwo samo w sobie było rozdwojone, to takie królestwo nie może się ostać. A jeśli by dom sam w sobie był rozdwojony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśliby szatan powstał przeciwko sobie samemu i był rozdwojony, nie może się ostać, albowiem to jest jego koniec. Nikt przecież nie może wszedłszy do domu mocarza, zagrabić jego sprzętu, jeśli pierwej nie zwiąże owego mocarza. Wtedy dopiero dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, ilekroć by je wypowiedzieli. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiekuistego, bo mówili, ma ducha nieczystego. No dobrze. No to to jest fragment, który no właśnie poniekąd dotyka istoty zatwardzenia serca. Tak, czyli... Ale wszystko mamy tu wywrócone, mhm. bo tam mamy... Nawet nie rabiego, który znajduje się pod wpływem Boga, ale mamy Boga, rabina, tak, nauczyciela, który chce zmienić sposób myślenia ludzi. Natomiast zarzuca mu się, że on w swoim sposobie myślenia jest szalony, a to co pokazałeś w tej kanapce mamy jeszcze większy zarzut: nie tylko, że on jest szalony, tylko, że on jest pod wpływem kogoś, kto stoi w zupełnej opozycji do Boga, tak? Także, no, jeśli tutaj jeszcze raz powiem, w tle widzę kontrowersje, mhm. to te kontrowersje idą do totalnych skrajów, do, do, do zupełnych skrajności, tak? Mhm. Do tego widocznie prowadzi ta zatwardziałość, ta, ta nieelastyczność tych powiedzielibyśmy dzisiaj, dzbanów, no, 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 <laughs> to, że, że one nie są w stanie pomieścić prawdy. Ale muszą sobie to jakoś poukładać, więc prawdopodobnie albo no i z tego co widzimy jedyną możliwością jest właśnie odwrócenie interpretacyjne, jest odwrócenie po prostu tego co widać na zupełnie coś innego, no bo inaczej nie da się tego wyjaśnić. Jeśli on nie, nie jest od Boga, no to nie może być zwykłym rabinem. Mhm. On robi takie rzeczy, mówi takie rzeczy, że to po prostu albo Musi być od Boga, no ale to już stwierdziliśmy, że nie jest, bo się nie zgadza z, z zasadami wiary, teologią mm -hmm. czy prawem zborowym, albo właśnie, <laughs> e, albo właśnie jest no, po prostu od samego demona diabła, no ale wtedy Jezus stara się jeszcze przemówić do zdrowego rozsądku, do, do zdroworozsądkowej logiki. Jeśli on by wypędzał demony, będąc demonem, no to, jaki to ma sens? I, I myślę, że my dzisiaj też się mierzymy czasami z tym problemem, bo yy, chcemy w, włączyć wszystkich, którzy nie są z naszej ekipy, do tego, że oni zawsze wszystko, co robią, do, nawet dobre, to też podpisujemy, że to. Że to złe. Pewnie złe. <laughs> Zaśmiałeś się Adamie, kiedy, kiedy tutaj kolega <laughs> podał prawo zborowe. Jak ale... Abraham. Ale ja od, 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 od roku dojrzewam w takim swoim, może subiektywnym rozumieniu, ale właśnie do tego, że y, y, nieraz na swojej drodze spotykam ludzi, którzy nie rozumieją istoty sprawy. Mm -hmm. I jeśli Czyli w prawie sporowym nie znajdą przepisu, to nie mają wyjścia, nie mają rozwiązania. I my nie dotykamy czegoś, co, y, co jest sprzed dwudziestu wieków. My mm -hmm. dotykamy czegoś, co dzisiaj naprawdę funkcjonuje. Y, Ponad prawem zborowym jest Biblia, ponad Biblią jest dekalog, a ten dekalog. Skupia się. Wywodzi się z dwóch najistotniejszych zasad, które wypływają z serca Boga. tak? Z I jednej. Na dobrą sprawę z jednej. Dziękuję Konradzie za poprawkę. Ale, ale rozumiecie, jeżeli zapomnimy, że to wszystko idzie do coraz prostszych mhm. zasad, które pozwalają dziecku nawet zrozumieć istotę sprawy, mhm. to skończymy i, i tu y, pozwolę sobie to powiedzieć, bo to jest smutne. Jak puste bukłaki, albo mm -hmm. dziurawa szata, a może szmata. Przepraszam za, mm -hmm. za, za mocne słowa, ale zobaczcie, jaki, jaki obraz. Puste bukłaki i dziurawa szata, tak? Tam, gdzie nie dopuszcza się Boga, y, 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 z tym, co dla Boga najistotniejsze w gruncie rzeczy. Wiecie co, ja może jeszcze w jedną stronę nas tutaj przekieruje w kontekście całego tego tematu, dlatego że ta pierwsza część mówi o, pierwsza część tego fragmentu dotyczącego kontrowersji mówi o sprawach dotyczących, jakby, perspektywy oceny i rozumienia różnych spraw religijnych, a tutaj przechodzimy do takiego poziomu związanego z rodziną i też z redefinicją hmm. idei rodziny, więc można powiedzieć, że w jakimś sensie ta ewolucja tego procesu myślowego zmienia, zmierza w tym kierunku że na pewnym etapie dochodzimy w tym, w tym sposobie bycia rozumienia Boga do takiego, do takiego poziomu, w którym zaczynamy stworzy, tworzyć między sobą relacje, o charakterze, no, właśnie rodzinnym. Mhm. Tak? I dzisiaj rano, właśnie taką myśl, gdzieś mi się wyświetliła w, w telefonie, w, jak, w jakichś mediach społecznościowych. Zrobiłem sobie screen też, żeby się z wami podzielić tym. To jest myśl Dietricha Bonheffera, dotycząca no właśnie społeczności religijnej. Kto kocha bardziej swoje marzenia o chrześcijańskiej wspólnocie, niż samą chrześcijańską wspólnotę, ten stanie się Niszczycielem każdej chrześcijańskiej wspólnoty, choćby osobiście sądził, iż działa nie wiadomo, jak szczerze, poważnie i pełen byłby poświęcenia. No, myśl bardzo taka przejmująca i, i uderzająca. Ona mi się tak trochę wpisuje w ogóle w cały ten kontekst tematu, o którym mówimy, dlatego że no, no, właśnie, jeśli się kocha swoje wyobrażenia o czymś, swoje przeświadczenia, na przykład o tym, czym jest ta rodzina, czym jest ten kościół, jako wspólnota, religia i tak dalej, bardziej niż właśnie tych, którzy są jej częścią, nawet jeśli czasami trochę inaczej myślą, trochę inaczej funkcjonują i tak to, dalej, to te przeświadczenia i te, ta miłość do tych przeświadczeń będzie czymś faktycznie, co będzie prowadziło dest wprowadzało destrukcję w, w to, co teoretycznie chciałoby się, żeby było y, takie zdrowe i takie super i takie y, doskonałe. Czy to jest jakiś rodzaju chyba problem y, wyobrażenia versus rzeczywistość, kiedy nie wszystko mhm. jest się zawsze w stanie spiąć i y, i że tak powiem, spotkać w jednym punkcie, że to są jakieś różne biegi, w których po prostu coś jedzie. Natomiast faktycznie to chyba tak działa, tak? Że jeśli my bardziej kochamy coś, co sobie myślimy, niż to, co jest w rzeczywistości, to prędzej czy później to się będzie sprowadzało do takiego właśnie bukłaka, dzbana, czegokolwiek, co nie jest w stanie pomieścić niczego poza to, co ja sobie wyobrażam, że jest. Gdybyśmy mogli jakoś. Nie wiem, jednym zdaniem, jedną myślą podsumować to przesłanie tych kontrowersji, to, to, to w jaki sposób byście to zrobili? Wow. <głos> <głos> to jest duży fragment, bardzo bogaty, ale myślę, że te fundamentalne myśli tu wyrażone naprawdę są ważne dla praktycznego życia, dla życia wspólnoty, dla domu rodzinnego, mhm. chrześcijańskiego domu rodzinnego. No a jeśli jedno zdanie, yy, lepiej. Zachować takie pokorne myślenie o tym, co się myśli. No, albo, albo pozostać elastycznym, zawsze z pewną dozą no, założenia, że nie wszystko mogę mieć poukładane tak, jak trzeba, tak? Pewna pokora, nie? Może tak, może no. nawet prosić. Trochę pokory, nie? Ach, no nie, nie, niełatwe. No I no twoje... no i jakiejś też wolności, chyba, która jest przyporządkowana do miłości, nie? Bo, bo może to też jest w stanie nas czasami ochronić przed wpadnięciem w jakąś kolejnę, z której ciężko się będzie wybić, a która nas doprowadzi do właśnie do takiego zatwardzenia, z którego trudno momentami yy, wyskoczyć, z serca, czyli z sprawdzenia woli, myśli, tak, naszego, naszego postrzegania danej, danej sprawy. A może jeszcze inaczej, słuchajmy, co inni do nas mówią, nie zakładajmy od razu, że, że źle że mówią mają, Że, że demony mają. Dokładnie, że są szaleni i mają demona, dokładnie. Mhm. Ja bym jeszcze powiedział, patrząc na te pierwsze historie i, no idąc do tej drugiej, bo ona też jakoś tutaj nam to Ko koreluje hmm. problemem ludzi religijnych jest to, że w centrum ich życia jest Bóg podczas gdy w centrum życia Boga jest człowiek hmm. Konrad, to ja bym powiedział, że chrześcijanie mi samo do 18 lat może 19 nawet i to jest moja droga od takiego zafiksowania się na Bogu i każdej zasadzie, która wydawała mi się wynikać z serca Boga. Yy, oczywiście po drodze stałem się ojcem i mam dzieci, tak? Mm -hmm. To na pewno ubogaciło też pewne rzeczy tak, w taki praktyczny, namacalny sposób. Ale, ale naprawdę ten, ten punkt ciężkości przełożył się ze szczegółowych norm właśnie na, na, na człowieka w istocie, nie? Mm -hmm. Ale przyznam się szczerze, że droga była długa i bolesna. Ty byłeś takim, i, dz takim dzbanem, I takim dziękuję betonem, za tak? cierpliwość ludzi, <laughs> którzy mnie otaczali, którzy dali mi czas y, zrozumieć tragedię, tragedię mm. takiego, takiej religijności. Mm -hmm. o, to A jest Może to jest, to jest problem godliwości neofickiej, Nie, nie wiem. może każdego z nas to spotkało. Natomiast no, na pewno jakiegoś rodzaju panaceum będzie po prostu miłość, jeśli ją w sposób odpowiedni też rozwiniemy, tak? Czyli rozumiemy, co jest do tej miłości przyporządkowane w kontekście troski, woli zrozumienia, towarzyszenia, prawa wolności i tak dalej. Jak to się spotka, to w jakim sensie sądzę, że jest to w sensie w pewnym wymiarze nas samych w jakimś sensie chronić przed taką zatwardziałością, ale z drugiej strony, dawać nam jakąś możliwość rewizji i podążenia za, za Jezusem tam, gdzie nas czasami poprowadzi, choćby te drogi nie zawsze były takie, jak nam się wydawają, czy wydawały, że być powinny, bo dla większości naprawdę ludzi w tej Ewangelii, to Jezus, który do nich przychodzi, to jest Jezus, którego oni inaczej widzą. Albo Mesjasz, który do, który do nich przychodzi, jest Mesjaszem, którego oni nie rozumieją. I to między innymi wiąże się z tą tajemnicą sekretu mesjańskiego. I, i ku temu pójdziemy Adam, też w naszych kolejnych spotkaniach. Ale jeszcze jedno, bo zadałeś pytanie jak jednym zdaniem. To ja bym powiedział tak. Gdy mówi do ciebie człowiek, pomyśl, że może mówi do ciebie Bóg. Tak. Oni, oni nie rozumieli, że Bóg z nimi rozmawia. Widzieli człowieka, ale... ale bo wiecie, jak jest. Czasami Bóg do nas mówi po przez prostu ludzi. przez człowieka. No, tak, oczywiście. M może trzeba zachować tę pokorę? No, na, sorry, na, tak, no, nawet tak? Nawet my, my, my jesteśmy na ludźmi. Pytań, tak? no. Nawet my jesteśmy ludźmi, więc to, to tak musi być, że Bóg nawet mówi. Tak? Nawet no, W sensie, że Bóg mówi do człowieka, no. przez człowieka, bo nawet mówi do nas, przez nas, przez nasze myśli, tak? No Tak. Um, no nie, no piękne to są rzeczy, piękne historie, no, jeśli można jeszcze coś powiedzieć, może to się jakoś wytnie, jak będzie za dużo, ale wydaje mi się, że to co mówiłeś Adam przed chwilą, nie dostali Mesjasza takiego jakiego chcieli, ale takiego jakiego potrzebowali. Mhm. To też jest jakaś kwintesencja Boga, że no, ma, no takie, tak, ma takie dary i takie, takie pomysły. Chodzi nie zawsze takie oczywiste i, i łatwe do przyjęcia, nie? bo tak. to jest na pewno jakiegoś rodzaju trudność. No Dobra, Konrad, jakbym mógł Cię prosić o chociaż kilka słów jakiegoś błogosławieństwa i, i dla nas tutaj obecnych, i dla wszystkich, którzy gdzieś tutaj są, pracują, działają, i dla ludzi, którzy jeszcze będą mieli okazję tego posłuchać i też mierzyć się z tymi tekstami, z którymi my się dzisiaj tutaj mierzyliśmy. Drogi Panie, dziękujemy Ci za ten czas wspólnego czytania Słowa Twojego, opowieści o Jezusie, która odmieniła nasze życie, a tak naprawdę to On przez Ducha Świętego, przez ten tekst, przez ludzi, którzy nam go głosili, przez różne okoliczności odmienił nasze życie. Dziękujemy Ci, Boże, że mogliśmy gdzieś w jakiś sposób, może nie fizyczny, ale jednak spotkać Jezusa na naszej drodze nie zawsze było to, co, to, co chcieliśmy, albo to, co myśleliśmy, że, że, że będzie, gdy go spotkamy, ale zawsze było to, to właśnie, czego potrzebowaliśmy. I tego właśnie chciałbym e, życzyć e, w imieniu Chrystusa i prosić Cię Boże, dla każdej osoby, która słucha, ogląda tego materiału teraz, czy. W późniejszym czasie dla wszystkich, którzy współtworzą ten materiał, i podziękować za to, że mogliśmy się przy takiej, okazji, przy takiej okazji spotkać i spraw Panie, aby te myśli, które były dobre, mogły nie tylko paść na dobry grunt, ale rozwinąć się. Wierzę Panie, że w Duchu Świętym jest to możliwe i właśnie w imieniu Chrystusa to proszę teraz. Amen. Amen. Amen.